Widzieliśmy się kiedyś, być może, moje drogie panie, panowie. Może to było 3 lata temu, a może 4, a może 5, a może to było po prostu w ubiegłym miesiącu. Jasnowidz Krystyn zaprasza na program, w którym powędrujemy meandrami życia. Życia, które jest przed Państwem jeszcze życie. Życie to nasze doświadczenia. Dlaczego doświadczamy trudności w życiu? Moi drodzy, doświadczamy trudności dlatego, jak pisze Saint-Germain, że nie jesteśmy cudem Boga. Jesteśmy bliscy cudowi boskiego stworzenia. A więc ciało, umysł, duch powinny być w jednej linii, tak po prostu stać na baczność. I wtedy, co pomyśli głowa, to słowo powie, a ręce wykonają, lub też my wykonamy przez nasze działania. I wtedy jesteśmy cudem Boga. I wtedy nie musimy wracać ponownie na ziemię. Nie reinkarnujemy się wówczas. I jacy ludzie są boscy? Moi drodzy, boscy ludzie to są ci, którzy są cudem boskim. I za chwilę więcej na ten temat, a tymczasem przypominam Państwu, że jest to telewizja interaktywna, a więc Państwo dzwonicie, a ja odpowiadam na pytania ewentualne ze strony Państwa. O różnych sprawach możemy mówić zupełnie inkognito, bo nie pytam o Państwa adres zamieszkania, tylko ewentualnie o imię, datę urodzenia dla pomocy w rozjaśnieniu sytuacji. 043, słucham uprzejmie, a tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie. Halo? Dobry. Dzień dobry panu. Halo, z kim mam przyjemność? Z Mieszkiem. Mieszek, czyli Mieczysław? Mieszko. Mieszko. Witam panie Mieszko. Kiedy pan się urodził? Słucham pana. 11 lutego 1982. No proszę, młody człowiek, a już zdenerwowany. Panie Mieszko, Mieszku, tak? Mówi tak. Babcia do pana. Proszę pana, jakie by było pańskie pytanie? Tylko tak z serca, proszę, spokojnie. I już nie ma? Spadło połączenie. Jest pan? Nie ma pana Mieszka. Więc, moi drodzy państwo, więc obyśmy byli cudem Boga. A więc słowo, myśl, słowo i czyn. A tymczasem są SMS-y, więc postaram się zadośćuczynić pytaniom. Pytanie. Jasnowidz Krystyn czeka na Państwa pytania i będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. 0048 22 523 2032. Czekam na telefony. Można pisać także SMS-y, które mam w ręku. Już napisane, gwiazdka 720 81 70, a także pytania pod numerem sms.ezo.pytanie73212. I mamy pierwszy SMS. Helena, mająca 24, urodzona 24 czerwca 1938 roku, pisze. Mój syn Jan, urodzony 7 czerwca 1964 roku, chce iść na operację przypukliny. Czy to dobry czas i kiedy by miał iść? Dziękuję. Pani Helena, 7 czerwca. Pani Helenko, pan Jan powinien się operować po dacie urodzenia. Więc jeśli urodził się 7 czerwca, to operacja najlepiej uda się 8 czerwca, a więc po dacie urodzenia. Bo tak jak roślinki wzrastają na wiosnę, tak rany goją się najlepiej po dacie urodzenia. I wszystko udaje nam się jakby lepiej po dacie urodzenia. Natomiast w jesieni naszego życia, czyli schodzącego roku, operacje nie bardzo są wskazane. Doświadczyliśmy to i doświadczyłyśmy to już na wielu osobach, a więc operacje polecane są po dacie urodzenia. Im dalej od daty urodzenia, tym rokowania są jakby schodzące do zera.
Następny SMS. Czy ja, Tomek, urodzony 21 grudnia 1986 roku, dobrze ulokowałem moje uczucia? Czy Agata będzie moją żoną? Urodzona Agata jest 16 marca 1984 roku. Czy ona mnie kocha? Pan Tomek. Agata, zobaczymy sobie, 16.3.84. Tak, Panie Tomku, Pani Agata bardzo Pana kocha i chciałaby być Pańską żoną i jest bardzo otwarta na Pana i bardzo Pana kocha, także uważam, że to jest dobry, bardzo dobry wybór. Jedna karta. Bardzo dobry wybór, Panie Tomku. Myślę, że Panu to wszystko się uda, chociaż Pani Agata może troszeczkę spróbować się porozrabiać, to znaczy będzie się z Panem troszkę droczyła, ale wybór jest dobry. Następny SMS. Dzień dobry, z tej strony Agata. O, też Agata, ale urodzona w innym dniu. 24 marca 1985 roku. Czy mój mąż Jakub, urodzony 8.8.1985 roku, wróci do mnie? Jeśli tak, to kiedy wróci? Jakub, 8.8.1985. Pani Agato, Pani mąż chciałby bardzo do Pani wrócić. Bardzo chciałby. Ma ogromną ochotę. Ale Pani czeka na jego powrót, a on czeka na znak od Pani. A więc tak oboje Państwo czekacie na wzajemne przebaczenie sobie, porozumienie się i wzajemny kontakt. No i tak to było tak jak żuraw i czapla, prawda? Żuraw chodził do czapli, czapla nie miała czasu, a czapla chodziła do żurawia i żuraw nie miał dla niej czasu. A więc ktoś z Państwa musi podjąć pierwsze kroki porozumienia, przebaczenia i wznowienia wzajemnego układu. Nic tutaj się nie stanie bez czynu, którym jest kontakt. Kontakt czy telefoniczny, SMS-owy, czy też kontakt osobisty, który polecam najmocniej. Mamy następny SMS. Regina, urodzona 14 listopada 1964 roku, pyta. Jakim człowiekiem jest Tomasz, urodzony 9.10.1966 roku? Mamy Reginę. I Tomasza. I czy warto wchodzić w ten układ? Pozdrawiam, pyta Pani Regina. Więc Pani Regino, Pan Tomek jest już człowiekiem po wielu doświadczeniach życiowych. Powiedziałabym, delikatnie określając charakter Pana Tomka, że jest człowiekiem troszkę zablokowanym, troszkę przegranym, troszkę myślącym o tym, że właściwie to w życiu mu się już niewiele uda. Więc on wymaga tak zwanej reparacji uczuciowej, a więc dobroci, zrozumienia, przytulenia, pogłaskania po ręce. Po prostu wymaga ciepła, wymaga wszystkiego, czego chciałby mały chłopiec od matki. Po prostu potrzebuje się odbudować w miłości od początku. Natomiast on nie jest gotowy do gorących uczuć i nie ma w sobie takich super emocji seksualno-miłosnych w stosunku do Pani. On by chciał być kochany bardziej niż, proszę Pani, umie kochać. O, tak to wygląda z Panem Tomkiem. Mamy następny SMS. Łukasz, urodzony 11 lutego 1986 roku, pisze. Czy Łukasz, urodzony właśnie w tej dacie, którą przeczytałam, jest zainteresowany moją osobą i czy spotyka się z kimś innym? Pyta Pani Ilona, urodzona 12 stycznia 1987 roku. Sobie zobaczę. Łukasz. Proszę Pani, nie. Pani Ilona, Łukasz nie spotyka się z żadną inną osobą.
osobą, a tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie, z kim mam przyjemność? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja mam na imię Zosia. Bardzo mi miło. Chciałam się dowiedzieć w sprawie mojej córki Asia. Ma na imię Joanna. Pani Zosiu, najpierw bym prosiła tak po kolei. Pani data urodzenia, potem Joasi i pójdziemy dalej. Aha, to moja data urodzenia jest 27.09. 1959 rok. Bardzo mi miło. Teraz córka? Córka jest 28.08.1986. Tak jest, a jak ma na imię córka? Asia. Asia, no i słucham o pytanie. Proszę panią, córka się związała z dużo starszym od siebie panem. Ten pan ma na imię Leszek. Jego data urodzenia 03.07.1954 rok. Mhm. No i pani pytanie samo przez się rozumie, prawda? Się rzecz sama przez się rozumie. Czy tak. Córka powinna być z tym mężczyzną i czy on zapewni jej dobrobyt i czy będzie dla niej dobrym kochankiem, mężem i w ogóle wszystkim na świecie, tak? Tak, tak. No tak. Właśnie, czytam to z pani, no a pani też to wiadoma rzecz jest. Tak. Więc proszę pani, wahadło mówi, widzi pani, jak kręci się w lewo. Tak. Wahadło mówi, że nie jest to dobry mężczyzna, nie jest to odpowiedni mężczyzna dla pani córki, nie zapewni jej świetlanej przyszłości, nie będzie dla niej dobry, ciepły, wspaniałomyślny i szczodrobliwy. Natomiast proszę pani, jak wilk skradł się do pani córki i ma ochotę zamącić jej w główce i zająć jej ten dobry czas, gdy ona jest jeszcze młoda, bardzo piękna i bardzo naiwna. Więc nie jest to odpowiedni człowiek, ponieważ będzie z nią, ja myślę, rok, dwa i koniec. No, dwa lata i troszkę, dwa lata więcej pani córka przeżyje na tym świecie. On będzie oczywiście o nią zabiegał, będzie opowiadał, jak ona jest wspaniała i co on tam dla niej nie stworzy. A potem któregoś dnia ją przeprosi i powie, że z powodu różnicy wieku albo innych powodów zdrowotnych czy materialnych nie może z nią kontynuować znajomości. Ponieważ... Tak? Tak. No bo córka jest za granicą z nim, w Niemczech. No właśnie, a on prawdopodobnie ma żonę w Polsce. No tak. No i tak to wygląda, ale wie pani, no złowił piękną, młodą dziewczynę i w związku z tym, no jest to dla niego gratka, a dla pani córki być może chwilowe oparcie albo zauroczenie. Także, no rzeczy mają się jak się mają, pani ma... Niewielki wpływ na to. Córce tak. Pani nie może wytłumaczyć, tym bardziej, że ona ma w nim jakby oparcie za granicą, bo gdzieś tam razem chodzą, rozmawiają. On jest bardziej doświadczony, więc no, jest takim mężczyzną wspierającym, kierującym. No zawsze w dwie osoby jest łatwiej niż pojedynczo. Niemniej jednak on tutaj w Polsce prawdopodobnie wahadło mówi, że zostawił rodzinę i to dość liczną. No i on do tej rodziny nie tyle będzie chciał wrócić, co jest materialnie z nią związany. No właśnie. No tak. A właśnie, a chodzi o sprawy materialne, bo tyle tak wiem, że on popadł w jakieś długi. Czy to jest prawda? On wyjdzie z tych długów, jakieś takie finansowe długi? Nie, czy on wyjdzie z tych długów, proszę pani? No to zaraz pani powiem, że on wyjdzie tak, z tych długów. Tak. Proszę pani. To jeszcze córka dokłada do tego pana kocha szlachetnego? Tak. No tak, no to już wie pani, to już jest sytuacja niedopuszczalna, żeby młoda dziewczyna utrzymywała starszego faceta i to na dodatek jeszcze, proszę pani, i to na dodatek jeszcze żonatego, wie pani. No chyba to jest ciut za dużo, prawda? Tak, tak, no, to właśnie. Ciut za dużo. No ale wie pani, no. Tak to wygląda. Więc tak, oczywiście czas teraźniejszy to jest czas fortuny i koniec zobowiązań. Natomiast proszę pani, co się będzie działo? Jest to przygoda, obietnica i mały uzysk. Widzi pani, to jest takie drobne sianie, tyle córka będzie miała z tego. Następnie na przyszłość, owszem, to jest obietnica miłości. No jest obietnica miłości. Otoczenie mówi, że uważaj, uważaj dziewczyno, zmień się. I tutaj jest takie pouczanie.
a osoba, która, proszę pani, jaki będzie tego rezultat? Rezultat będzie taki, że córka to wszystko pokona i wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką. Także no, jest to chwilowa przygoda, zresztą wie pani, no nie odkryłyśmy tutaj żadnej filozofii, bo to każdy może przewidzieć, że to wiecznie nie będzie trwało, bo któregoś dnia pani córka się zbuntuje i powie, no słuchaj kochany, no wiesz, wszystko pięknie, ale ja dosyć tego dobrego, ja nie mogę ci być twoją opiekunką i to jeszcze za moje pieniądze, mimo że jesteś mężczyzną, a mężczyźni są dzisiaj reglamentowanym towarem na rynku, nie ma to wątpliwości. No więc tak to, moi drodzy państwo, wygląda, więc serdecznie zapraszam do zadawania pytań, jeśli państwo macie oczywiście ochotę, proszę uprzejmie. I tutaj pan Łukasz pyta. Łukasz urodzony 11, są następne smsy, dziękuję uprzejmie. Łukasz urodzony 11 lutego 1986 roku. Aha, to było o tym, czy pani Ilona, urodzona 12 stycznia 1987 roku, pyta, czy Łukasz jest nią zainteresowany. 12 stycznia 1987. Tak, pani Ilonko, Łukasz jest panią zainteresowany, owszem, owszem, nie powiem, nawet bardzo, jest panią zainteresowany, tylko pani Ilono, pani stwarza tak dużo kłopotów panu Łukaszowi, tak jakby pani się otoczyła takim energetycznym płotem, tak jakby pani była zadumana, albo gdzieś wpadła w jakieś czeluście rozmyślań. I pani tak myśli, no żeby ten Łukasz przyszedł do mnie, ale koło pani jest jakby taka ciemna chmura, tak niepewność jutra pani towarzyszy. Co? Pan Łukasz po prostu chce być z panią i trzeba odrzucić te ciemne myśli. A więc, moi drodzy państwo, tak to wygląda między Łukaszem a panią Iloną. No i cóż, no i mamy następne smsy. Jeśli macie państwo to dzwonić, ochotę, to dzwońcie, a jeśli nie, to piszcie smsy. Agata urodzona 21 kwietnia 1982 roku pisze, jestem w ciąży. Czy poród przebiegnie prawidłowo i dziecko urodzi się zdrowe? Jak widzi pani moje zdrowie? Pani Agata, zobaczymy, zapytamy wahadła egipskiego. Jestem w ciąży. Tak, poród przebiegnie prawidłowo, pani Agato, natomiast dziecko też urodzi się zdrowe. I tu wydaje mi się, że to może być dziewczynka. A później pani będzie troszkę cierpiała, ale później się wszystko zagoi, wszystko będzie dobrze, pani Agato. Także tutaj nie mam żadnych dla pani negatywnych informacji. I następny SMS. Piotr urodzony 2 grudnia 1983 roku. Ewelina urodzona 16 kwietnia 1986 roku. Pytają. Piotr, Ewelina. Czy uda nam się znaleźć wspólną pracę za granicą? Czy wyjedziemy z kraju? No, nie bardzo to widzę, panie Piotrze i pani Ewelino, ale położymy karty i zobaczymy. Jeśli państwo lubicie karty, to mogą być karty. Proszę uprzejmie, mogą być karty. Sobie położymy karty dotyczące pani Eweliny i pana Piotra. Pana Piotra i pani Eweliny. 3, 6, 7, 8. No zobaczymy, co karty powiedzą na temat pani Piotra i pani Eweliny. No i sobie te karty złożymy i sobie rozłożymy. No tak, jest tu ładny związek, jest jakaś obietnica, a jak zdarzenia, to będzie jakaś przygoda ten wyjazd, ale krucho on się układa i państwo ciągle myślicie o tym wyjeździe. Niemniej jednak przeszkadza państwu jakaś kobieta. Może ktoś z rodziny nie chce, żebyście państwo wyjechali i dlatego po prostu nie bardzo, no nie bardzo to otoczenie chce dobrze zareagować na państwa wyjazd. Tutaj są sprawy jeszcze jakby
braku połączenia duchowego związane, proszę Państwa, z tym krajem, do którego Państwo chcecie wyjechać. Jakby ten kraj nie jest Państwa przeznaczeniem. Bardziej chyba w Polsce powinniście Państwo szukać pracy niż za granicą, gdyż zagranica wydaje się dla Państwa krajem obcym, niebezpiecznym i pełnym niespodzianek. Natomiast no, tutaj jest karta osoby pytającej, koniec zobowiązań, czyli być może jakoś wybrniecie Państwo z tego systemu niepewności i konieczności rozwiązania sytuacji finansowej. Ale wyjazd za granicę, tam gdzie Państwo myślicie w tej chwili wyjechać, nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na lęk, jaki Państwo posiadacie przed krajem, do którego chcecie Państwo wyjechać. Musimy... Bo tymczasem jest telefon. Halo, słucham uprzejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Jola. Urodzona jestem 28 października 62 roku. I chciałam zapytać, czy znajdę pracę, w której będę zarejestrowana po prostu. Czy mam taką szansę? Pani Jolu, jeśli chodzi o Panią, to no nie chcę Pani obiecywać, że Pani znajdzie pracę właśnie tak, jak Pani mówi. Bardziej widzę, że Pani w to nie wierzy, jest Pani zniecierpliwiona i ma Pani negatywny stosunek do możliwości uzyskania pracy. I tak też się dzieje, ponieważ jest Pani, nie ma Pani. No właśnie. Różnica między moją pracą ezoteryczną, tak zwaną pracą parapsychologiczną, para, czyli po prostu taką troszkę nienormalną psychologiczną pracą, czyli tą pracą, która polega na tym, że włączam się w Państwa życie automatycznie w momencie, gdy Państwo do mnie mówicie. Jeśli mówicie do mnie przez telefon, czy piszecie SMS, ja Was widzę. Widzę, jak wyglądacie, jakie macie usposobienie, jaki macie charakter i jakie chcecie przedsięwziąć kroki. Być może to jest troszkę niebezpieczne. Halo, tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie. Dzień dobry, Monika z tej strony. Bardzo mi miło, Pani Moniko. Mogę prosić o datę urodzenia? Tak, 4 marca 75. I ja chciałam się zapytać, no, kiedy mi się uda pracę znaleźć. Bo już szukam, ja znam 3 miesiące i jakoś tak troszeczkę kiepsko idzie. Kiepsko idzie. I to Pani ma, co zdaje się, ja sobie wysłucham gadełka, tak kiepsko pójdzie, proszę Pani, do lipca. Aha. Do lipca, dlatego że, bo tutaj termin, ja zaraz pomogę Pani położyć karty na termin, ale tak, proszę Pani, patrzymy na wahadełko. Pani Monika, szuka pracy w maju. Wahadełko mówi nie. Szuka pracy w czerwcu. Wahadełko mówi nie. Szuka pracy w lipcu i zaczyna się coś dziać. I proszę Pani, druga połowa lipca, 21-22 lipiec. Zaczynamy tutaj już rozmowy z takim panem w dużej bardzo firmie i on Panią akceptuje i nawet dość niezłe uposażenie Pani. No to super. A czy to będzie taka praca na dłużej? Proszę Pani, no ja Pani powiem, Pani ma płochliwe serce i sama Pani chce tę pracę już strącić, zanim Pani jeszcze ją podjęła. Nie wolno tego pytać, tak mówić samej do siebie, stawiać pytania. Wie Pani, czy ja nie będę głodna po zjedzeniu obiadu? Pani musi w tą pracę wejść i wtedy powiedzieć, kocham tę pracę, jestem w tej pracy i ta praca jest dla mnie. Ja jestem w tej pracy, ja stanowię. Natomiast jak Pani zacznie chybotliwie myśleć, a może nie dla mnie, a może to, a może coś zmienić, no to za chwilę, wie Pani, ludzie czytają własne myśli. Przecież Pani rozumie. No ja mówiłam na początku programu, najpierw jest myśl. Jeśli myśl jest chybotliwa jak statek, no to któregoś dnia statek się przewróci i to będzie jakby słowo i czyn. A więc wszystko, co stanowimy, to stanowimy myślą, a potem słowem i działaniem. No ale najważniejsze, że będzie. Kochani, oprócz tego, że będzie, to nic tak nie jest, że tam na choince wisi i Pani podejdzie i dotknie. Pani po prostu, jak każdy człowiek, jeśli cokolwiek chce mieć, musi mieć wyobrażenie, projekcję i najlepiej wieczorem, przy paciorku wieczornym, wyobrażać sobie, że Pani będzie miała taką, a nie inną pracę. Rozumie Pani? I to jest
Pani Moniko, w czasie teraźniejszym, czy Pani mnie słyszy? Tak, tak. W czasie teraźniejszym mam pracę, taką, o której marzę. Mało tego, trzeba sobie jeszcze wyobrazić, jak Pani chce pracować w danej instytucji, czy w danym otoczeniu, czy wyobrażamy sobie biurko, czy pulpit, na którym pracujemy, czy charakter pracy, czy ubiór w pracy. To wszystko musimy zaprojektować i to potem kosmos szuka. Nasza inteligencja przez astral. Dobrze, a jeszcze chciałam zadać takie pytanie teraz uczuciowo. Poznałam miesiąc temu pana na takim przyjęciu rodzinno-nierodzinnym i cisza jest. I chciałam zapytać, czy ten pan się ze mną skontaktuje, czy to było tylko takie, że tak powiem, jednorazowe spotkanie. A ten pan ma jakieś imię? Tak, Arek, 37 lat. Proszę pani, on by chciał się skontaktować z panią, ale nie wiem, czy nie ma pani telefonu, czy śmiałości, czy też uważa, że to był tylko taki błyskotliwy, krótki flirt i no i on się zatrzymał. On jest gotowy do jakby no bycia z panią w jakiejś układzie przyjaźni na początek, a może i coś więcej, ale odwagi chłopiec nie ma. Odwagi mu brak, a więc trzeba by pójść na jeszcze jedno przyjęcie, no i wtedy wie pani już dłużej z nim rozmawiać, ponieważ on jest gotowy, ale mało odważny. No, no właśnie. Tak to jest. No dobrze, to dziękuję serdecznie. Proszę uprzejmie, życzę powodzenia i w pracy i w miłości. Moi drodzy państwo, więc tak to jest, że jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć, to musimy po prostu wiedzieć, czego chcemy. Musimy wiedzieć, że czegoś oczekujemy. I wtedy należy to w jakiś sposób zaprojektować. Natomiast jeśli nasze myśli ciągle się zmieniają i zmienia się nasz układ potrzeb, to też zmieniają się przychodzące do nas sytuacje. Moi drodzy, wiem, że jak mówię do państwa, to tak jakby państwo oczekujecie zupełnie czegoś innego. Oczekujecie natychmiastowych odpowiedzi. Tak, nie, kiedy, ile dostanę pieniędzy, czy spłacę kredyty, czy będę miała pracę, czy będę kochana. Ale są jeszcze inne pytania. Co nam w duszy gra? A więc może spróbujmy zapytać o przeszłe reinkarnacje, a może spróbujmy zapytać o zdrowie osób, które są z nami, a może spróbujmy zapytać o jeszcze inne trudne sprawy do rozwiązania. Ale tu są jeszcze SMS-y, słucham uprzejmie, czytam państwu. A więc tak, tutaj jest droga pani Krystyn, pisze Magda, urodzona 24 marca 1977 roku. Kiedy otworzy się na mnie Mariusz, i czy będę z nim w związku? Mariusz urodził się 28 marca 1982 roku. Na ile procent coś czuje do mnie? Przyjaźnimy się. Mariusz, Magda. Pani Magdo, otworzy się Mariusz. 28,382% przyjaźni się. Mariusz. Proszę pani, pan Mariusz, ja myślę, że tak jakoś końcem czerwca to już powinien być bardzo blisko z panią zaprzyjaźniony. Natomiast on jest cały czas otwarty na kontakt z panią. Tylko pani, proszę pani, oczekuje, ale nie wysyła sygnałów. Nie myśli pani o nim pozytywnie, tylko pani zamknęła się jak w puszce i czeka pani jak królewna w pojeździe. W złotej karecie, żeby ten książę przybył do pani na koniu. No, trzeba coś zrobić, czyli za myślą i za tym słowem pisanym powinno pójść jakieś działanie. Działanie, które być może będzie przypadkowym spotkaniem, ponieważ pan Mariusz jest bardzo dobrze ułożony do pani. Następny SMS. Marta, mama, ma syna o imieniu Marcin. Urodzony jest Marcin 10 lipca 1995 roku i kończy gimnazjum. Czy dostanie się do szkoły średniej i jaki kierunek byłby właściwy? Może wybrać szkołę prywatną. Dziękuję. Zaraz, bo to ważne pytanie jest. Pani Marta.
Marta, syn Marcin. Pani Marto, pani syn jest młodym człowiekiem, który jest dość kapryśny i zamknięty w sobie. Jest to typowy intelektualista, który jest dość niecierpliwy. I on może mieć kłopoty z dostaniem się do powszechnej szkoły średniej, dlatego uważam, że szkoła prywatna byłaby dla niego lepsza, ponieważ on ma 1000 pomysłów na życie i nie wiem, czy szkoła taka publiczna byłaby szkołą, która by tolerowała jego, no, czasami niewielkie wybryki. Natomiast szkoła prywatna zawsze jest bardziej elastyczna, dlatego że wiąże się to z koniecznością utrzymania się szkoły przez obczesne, które uczniowie uiszczają. A więc proponowałabym tutaj szkołę prywatną i wtedy ona go rozwinie i bardzo ładnie go umocni w jego intelektualnym rozwoju. Ja uważam, że on powinien iść w kierunku informatyki, w kierunku poszukiwania rozwiązań graficznych w jakiejś dziedzinie. Więc byłby dobrym grafikiem, informatykiem, no a równocześnie chyba powinien uprawiać sport. Sport, który związany byłby z... Sport, jakieś odbijanie czegoś, na przykład ping-pong albo tenis, to będzie mu się, nie będzie mu się chciało, ale w każdym razie jakiś sport manualny, dlatego że on ma bardzo dużo energii w kończynach górnych i dolnych, on jest niecierpliwy, kręci się, ma dużo energii życia i szybko myśli, a więc powinien tę energię wyrównać przez sport, ale to właśnie przez sport ruchowy. Moi drodzy Państwo, numer 700-483-043, wolna linia, możecie Państwo dzwonić do Jasnowic Christine, a także 00-48-22-523-20-32, zapraszam uprzejmie, a także gwiazdka 720-81-71. Czekam również na SMS-y o treści EZO. Witam. Pytanie Państwo wstawiacie i numer 73-212. Moi drodzy Państwo, jeśli już jestem przy głosie, to przeczytam Państwu fragmencik bardzo ciekawej książeczki o tym, jak powinniśmy w życiu postępować i czy wszyscy wiemy o tym, że my jesteśmy twórcami naszego własnego losu. Że owszem, mogą nam podpowiadać różne osoby, jak to będzie, ale my nie zdani jesteśmy tylko na tak zwane losowe przypadki, jak liść, który spada z drzewa i kołyszy się na wietrze, a potem wpada do rzeki i jest niesiony z nurtem wody. My możemy zmieniać naszą rzeczywistość. I tylko ci ludzie, którzy wiedzą o tym, że mogą zmieniać rzeczywistość, to oni wygrywają, a my im zazdrościmy. A więc, moi drodzy Państwo, co pisze bardzo mądra książeczka? Kreacja życia składa się z trzech elementów, z idei, słowa i czynu. Nie zapominajmy zwłaszcza o tym ostatnim, ponieważ to właśnie czyn jest najczęściej pomijany w afirmowanym procesie. A więc jeśli chcemy mieć pracę, to szukajmy jej w internecie, odwiedzajmy agencje, które proponują pracę. Myślmy intensywnie o pracy, myślmy o tym, jaką pracę chcemy mieć i co chcemy robić. I myślmy również o zarobkach, które uzyskamy z danej pracy i myślmy o wydawaniu pieniędzy na pożyteczne sprawy dla nas, ale myślmy w spokoju ducha. Nie możemy myśleć, że to jest nasza konieczność, utopia albo że nam się należy. Po prostu my mamy o tym myśleć w sposób godny. Wiem, że w Polsce te... A tymczasem jest połączenie. Halo, słucham uprzejmie. Z kim mam przyjemność? No, chciałem się dowiedzieć, co mnie czeka w najbliższym. A dobrze, a miło mi. A jak ma pan na imię, proszę pana? Bernard. Bernard. A kiedy pan się urodził, panie Bernardzie? 24/2/51. No, w zakresie miłości to nie bardzo, bo to chyba jest ułożone już, prawda? Panie Bernardzie, tak, tak. To jest poukładane. W zakresie pieniędzy
jest średnio dobrze. Mogłoby być lepiej, ale nie ma pan siły, żeby wykreować. Zdaje się pan Bernard. Żeby wykreować większe pieniądze, zdaje się. Nie ma pan siły, nie ma pan takiego odbicia, prawda? No, nie. No, nie ma pan tej siły, tego odbicia, żeby tak jakoś wykreować większe pieniądze. Jest pan trochę już zmęczony koniecznością. No, schorowany przy okazji, bo choroba to jest ucieczka jak gdyby od tych nadmiernych obowiązków, które ciągle pan musi spełniać. No i przede wszystkim utrzymywać rodzinę, bo słyszę, że tam jest dzieciątko, prawda? Jakieś małe. To pańskie, czy to jest wnuk? To... Wnuk właśnie. No ale wie pan, no zawsze to jest miło, no ale to są obciążenia zawsze. Więc pieniędzmi tutaj brakuje tej siły życiowej, żeby tak, że tak powiem, no oderwać się i dobrze zarabiać. Natomiast o miłość pieniądze, no to... A może pan ma jakieś takie pytanie szczegółowe, panie Bernardzie? Coś wygram w totolotka. A, czy pan wygra w totolotka, proszę pana. No widzi pan, czy pan wygra w totolotka, czy pan Bernard wygra w totolotka. No dobrze, panie Bernardzie. Gra pan swoim systemem, czy nie? Tak, swoim systemem. Jak ktoś gra systemem, to kiedyś zawsze wygra. No i cóż my tu mamy, proszę pana? Co tu się pokazało? Że to jest, że dojrzewa pan do tego, żeby mistrz panu pomógł, ale to wszystko zostaje w sferze pańskich marzeń. To nic nie tego. Marzenia, proszę pana, to samotność, uwarunkowania rodzinne, rozkwit, owszem, ale podwójne myślenie, czyli nieuzyskanie, potem jakieś może odrodzenie, ale czuje się pan, że pan jest jakby poza społeczeństwem, więc trzeba by, tak jak Jan Paweł II mówił, zwrócić się do wnętrza, gorąco się modlić do Matki Boskiej, żeby Ziemia Matka dała więcej, więcej i więcej. Więc moi drodzy państwo, czasami wpadniemy w taką właśnie sytuację i w tej sytuacji grzęźniemy. Ale ta sytuacja nas wiąże, czyli otoczenie ma zasadniczy, istotny wpływ na nasz los. A więc miejsce zamieszkania, rodzaj pracy, otoczenie, czyli najbliższa rodzina, konieczność spełniania obowiązków. I czasami jesteśmy w takiej sieci, ale i dobrze, bo w tym należy znaleźć szczęście, za to Bogu podziękować. A gdy okażemy wdzięczność i podziękowanie, to zaczyna się nakręcać spirala możliwości. Natomiast, proszę państwa, to jest generalna zasada. Jeśli powiemy, że to, co mamy, jest niezbyt dobre, nie dziękujemy Stwórcy za miejsce, w którym jesteśmy i za wszystko, co mamy, za nasze wnuczęta, za nasz dom czy mieszkanie, za nasz tichy, wprawdzie, ale samochód, to Bóg nam więcej nie da, bo podziękować nim nie. Dobry Bóg, dobry Ojciec zawsze dodaje do tego, co się ma, jeśli wdzięczność się okazuje. A więc wdzięczność jest czymś, co napędza koło fortuny, co nas przesuwa do przodu. To nie są, proszę państwa, żarty. Tak jest ułożony świat. Zawsze okazanie wdzięczności. Stąd mówi się, że na przykład ludzie, którzy są bardzo bogaci, to oni najwięcej medytują i modlą się o bogactwo, okazując Stwórcy wdzięczność za to, co mają. I wtedy dostają jeszcze więcej. Bo powiedziane jest, kto ma talar, to i do talara drugi się talar dołoży, bo on godny tego jest. A kto ma nędzę i nędzą żyje, to i nędzy mu Bóg dołoży. Dopóki nie zrozumie, że i za nędzę podziękować, bo nędza nigdy nie jest nędzą, tylko to jest poziom doświadczenia. Poziom doświadczenia tego, że dzisiaj jemy taki obiad lub się tak ubieramy. Jesteśmy w tym lub w innym miejscu. Natomiast nigdy nie możemy czegoś zazdrościć komuś, że ktoś ma ładniejsze suknie. Za tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie, z kim mam przyjemność. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też, miło mi.
Proszę panią, chciałabym się dowiedzieć anonimowo. Podam imiona. Dobrze. I daty urodzenia. Tak jest. To jest taka możliwość? Ale rzeczywiście, proszę pani. Moje imię Pela. Tak, rozumiem. 2 marca 1957. Tak jest. I pan Mirosław 14.02.59. Czy to koniec znajomości, czy się odezwie, czy być może jest z kimś? No coś bym chciała wiedzieć o nim. Co to jest za człowiek? Proszę pani. No, jak pani Telu, jak pani powiem w pierwszych słowach mojej odpowiedzi, że to jest koniec, no to pani będzie niezadowolona. No, ale pani Telu, ale tak to chyba jest. Ponieważ jest to człowiek zagniewany, nie na panią, ale na siebie, że właściwie dał się tak niby wykorzystać, niby, że to on tyle dla pani zrobił, a pani wdzięczności nie okazała. I on się w sobie zamknął i postanowił, proszę pani, przemyśleć to wszystko. Stąd udał się jakby w samotność umysłu. Niemniej jednak, proszę pani, już tam na oku ma dość młodą osobę, z którą myśli, że będzie miał niezły romans. I dlatego wymyślił sobie konflikt z panią, żeby ewentualnie spróbować tamtego miodu, rozumie pani, z tamtego ula. Ale na razie jeszcze mu się nic nie udało. I tak sobie konsultuje sam ze sobą swoje działania, czy to mu się uda, czy nie uda. A dziewczyna tamta głupia nie jest. I proszę pani, bawi się nim, okręca go wokół palca, obiecuje mu owszem randki, ale nie teraz, może potem, może tak. A on jak głupie ciele, a nie powiedziałabym, to się mówi inaczej troszkę, prawda? Zapatrzony jest w młodą, piękną istotę i ma pewnego rodzaju, jak mówią starsze osoby, co ma? Poskomę, czyli ma chętkę. No ale czy tam cokolwiek się stanie, to nie jestem taka pewna. Chociaż on sobie dziarsko zaczyna poczynać. I proszę pani, później niestety ta kobieta młoda go odrzuci, a on jak zbity piesek wróci do swojego miejsca. No i wtedy do pani zadzwoni. I wtedy, tak. Rozumiem. Tak. Ale ogólnie jakim on jest człowiekiem? Proszę pani, on jest człowiekiem chwiejnym, chytrym. Tak. Chytrym. Tak. Proszę pani, kombinatorem. Oj, bardzo. Tak, on kombinuje, jakby tutaj się najlepiej urządzić. Trochę dowcipny, humorzasty, to znaczy raczej nie humorzasty w sensie nerwowym, tylko bardziej humorystyczny. O, to dowcipem rzuci, to coś zlekceważy, czegoś nie słyszy, a coś słyszy, słyszy to, co chce słyszeć, a tego, czego nie chce, to nie słyszy. Aha. No i proszę pani, i tak sobie się przemyka przez życie, ale chytry jest jako ten lis, żeby jak najwięcej użyć dla siebie. Ale niewiele z siebie dać, bo to człowiek, który nie umie w życiu przysporzyć dobra. Bardziej chyba w dzieciństwie, wie pani, doświadczył może nędzy, może jakiegoś niedostatku, może jest ciężko przestraszony, może nie ciężko, no troszkę. No i... A jeszcze mogłabym wiedzieć, czy jaki jest jego stan cywilny? Bo trudno, on się miota w tym, on się gubi. Proszę pani, jego stan cywilny, powiedziałabym, że to jest separacja i prawdopodobnie jest wniesiony wniosek o rozwód przez jego małżonkę. Ja tu sobie zobaczę na wahadle, czy on jest w separacji, wahadło, tak. To znaczy nie ma tutaj, znaczy wie pani, czasami tam gdzieś się pojawia, coś mówi, że gdzie indziej pracuje, ktoś kombinuje. W każdym razie kombinuje, kłamie, zwodzi, gdzie indziej jest, co innego robi. I tamta kobieta już ma, ta jego żona, tego dosyć, tak? To wahadło dość mocno potwierdza i złożyła wniosek o rozwód. I... A mówił, ja pani bardzo wejdę w słowo, mówił, że jest wdowcem i ma jedną córkę. Córkę? Nie. No to gdzie on tak znika, jak jest ten wdowiec sam?
go trudno określić, jak z nim rozmawiałam, wszystko, bardzo go trudno określić. Kręci, mota, gubi się w tym wszystkim, on sam nie wie co. I dokąd ten związek będzie trwał z tą młodą kobietą? Ja mu z całego serca tego życzę, ale nie z nim, nie z nim. Ja bym ostrzegła 10. kobietę przed nim. To, co ja zauważyłam po nim, ale być może się mylę. Nie, pani się nie myli, bo ja to też potwierdziłam, że jest krętacz i kombinator. No. Przecież to samo mówiłyśmy obie, prawda? Także proszę pani, i ty wdowiec taką, że chętnie pochował tą kobietę do grobu, ale to nie jest wszystko. To on jeszcze ma sprawy niezakończone? O rozwód? Nic nie ma zakończone, proszę pani. On mówi jedno... Teraz moment. Mówi coś innego, gdzieś tam jest... Proszę pani, nie jest to człowiek, który wart byłby pani uwagi, ponieważ on po kobietach chodzi jak po kamykach przez rzekę, więc przez rzekę życia, więc tak to wygląda. Moi drodzy państwo, więc 700-483-043, telefon stacjonarny do Jasnowic Christine, tak, do godziny 3:00, o, proszę uprzejmie, tak, moi drodzy państwo. No albo 00-48, chyba 00 już nie ma, tylko 48, 22-523-20-32, to jest telefon stacjonarny, tak, i gwiazdka 720-81-71, na komórkę możecie państwo dzwonić, a także smsy o treści ezo.pytanie 73-200-212. Czekają tu właśnie smsy. No i spróbujemy z nimi powalczyć, moi drodzy państwo, bo państwo piszecie po to, żeby dostać odpowiedź. Proszę mi powiedzieć, czy poradzę sobie finansowo po odejściu męża? Jaka mnie czeka przyszłość? Pisze Joanna. Dziękuję. Joanna 15.8.74 i pan Ryszard odszedł od niej, który się urodził 6 września 1971. Pani Joanno, no Ryszard niestety zrobił pani przykrość i to na dużą skalę, ponieważ pani nie sądziła, że on panią pozostawi w takiej sytuacji. Natomiast czy pani sobie poradzi? Proszę pani, porównywanie się w stres, kompromis. Proszę pani, no powinna pani przyjść jak gdyby do jakiegoś porozumienia z tym panem, żeby po prostu nie, jak to się mówi, nie wpaść w stres czy nie oszaleć z powodu takiej sytuacji, więc proponuję jednak nawiązać z nim jakąś ugodę. Jasnowic Christine ponownie państwa wita. Być może państwo nie wiedzieliście, że mam dzisiaj program i dlatego jesteście państwo zaskoczeni, że nie ma tej wróżki, która właśnie kładzie karty. No państwo kochacie karty, no ale jakieś karty też mam w ręku, więc ewentualnie możemy te karty położyć. Moi drodzy państwo, tutaj są smsy, więc postaram się jeszcze na smsy odpowiedzieć, bo jesteśmy ze sobą jeszcze 50 minut, o tak, do godziny 3:00. Moi drodzy państwo, więc tak, tutaj, tak, anonimowo pisze Iza, urodzona 3 września 1988 roku. Czy mój obecny chłopak, Jarek, dla którego dużo poświęciłam, który się urodził 25 kwietnia 1981 roku, jest moim życiowym partnerem? Pani Izo, niestety nie jest on pani życiowym partnerem. On był w poprzednim wcieleniu z panią i pani go zna jak własnego męża albo brata męża. Natomiast on teraz nie chce być z panią. On panią za dobrze zna i właściwie układ między panią a nim to jest układ lekceważenia z jego strony, także nie polecam. Jest połączenie, słucham uprzejmie, halo? Tak. Z kim mam przyjemność? Pozdrawiam panią Chrystię. Wzajemnie,
Dzień dobry, wzajemnie. Dzień dobry. Ja chciałam się dowiedzieć, czy mój mąż mnie kocha, czy po prostu ma romans z inną kobietą. Bardzo proszę. Mój mąż się urodził 30 czerwca 1951 roku. A jak on ma na imię, pani mąż? Ryszard. A pani jak ma na imię? Kiedy pani się urodziła? Ewelina. I kiedy pani się urodziła, pani Ewelino? 22.02.1950. Proszę pani, no nie chcę pani serca ranić, ale chyba w przyszłości był romans jakiś w życiu pani męża. Ten romans obecnie jest na wygaśnięciu, albo powiedziałabym, idzie w kierunku zaniechania. Ze względu na to, że ta kobieta, z którą on tam troszkę romansował, postawiła mu warunek dokonania wyboru pomiędzy panią a nią. No i on oczywiście nie dokonał wyboru tamtej kobiety, no ale jest grzeczny do niej, niby jest jej przyjacielem. Także te sprawy już są za nim i on ma wewnętrzny, taki wewnętrzny, proszę pani, taki niesmak, taką karę w środku chciałby sobie zadać. I stąd on się zachowuje tak troszkę, jakby był obcy w domu, jakby był nieobecny, jakby chciał gdzieś uciec. No, nie chce się, no więc nie chce się przyznać do tego, co zrobił, ale równocześnie nie ma gdzie uciec. No i jest w pułapce własnego sumienia. A moralne zachowanie w związku spowodowało to, że on jest w kleszczach sumienia. No i tak się będzie męczył biedak, aż któregoś dnia być może wszystko powie, albo nie powie, tylko załóżmy wypije za dużo piwa. No a i po tym romansie, co on czuje do mnie? On czuje do siebie, do pani zaraz powiem, ale do siebie czuje absmak, taki, czuje się brudny. W związku z tym, ponieważ czuje się nieciekawie, źle, to nie umie w stosunku przebaczyć sobie, żeby panią kochać. Czyli on czuje się niegodny bycia z panią, bo ta miłość jak gdyby ukradziona od pani została gdzie indziej złożona, odrzucona i on teraz jest w czarnej dziurze. I on nie umie kochać ani siebie, ani pani, tamtej kobiety bo chciałby kochać, ale ona go znowu nie chce kochać, czyli tak, ona go nie kocha, on siebie nie kocha, pani nie umie kochać, no i narobił kłopotów sobie i w całym związku. Więc wie pani, trzeba by mu to było wybaczyć i powiedzieć mu: słuchaj, ja wiem, że ty się umiesz zakochać w jakiejś spódniczce, tam tak to lekko potraktować, ale nie ma, ja ci to przebaczyłam i bardzo cię kocham taki, jaki jesteś. I jeśli pani mu to przebaczy, mu to powie po prostu przy stole, ale po dobrym posiłku, nie na głodny, żeby nie był głodny, bo proszę pani, się strasznie rzuci wtedy. A musi być już zjedzone wszystko na stole i posprzątane, żeby talerze nie poleciały. Więc wie pani, bo to będzie ostre zdanie, które się nie spodziewa, że pani mu może to powiedzieć, że pani mu przebacza. To wie pani, może w nim coś pęknie, przewróci się, weźmie panią za rękę, przytuli i powie: a co było, to było. I a on wróci do tamtej kobiety? Nie. Ona nie chce go. Ona go nie chce, bo ona wie, że on nigdy od pani nie odejdzie. On nigdy, ale się męczy po prostu w związku na skutek posiadania tak zwanego grzechu zdrady. O! No proste, to Kościół katolicki to określa, grzech zdrady, prawda? Przyrzeczenia, złamania i tak dalej. Bo to nie miał powodów, żeby odrzucić pani miłość. On nie miał żadnych powodów. Nie miał żadnego. Nie miał, no właśnie, nie miał żadnych powodów. Pani nic takiego nie zrobiła, ani go pani. I dobrze go pani karmiła, opiekowała się, była stabilna i w domu było, no średnio, że tak powiem, średnia sytuacja taka unormowana. Ale on miał, jak to mówią to tak na mieście, że miał za dobrze, wie pani. Za dobrze. No miał za dobrze, no to energia go zaczęła roznosić, no to zaczął się rozglądać naokoło, no i fantazja go poniosła. No ale tamta kobieta wiedziała, że on jest żonaty i nie poniesie żadnej kary za to. Ona też jest winna, moim zdaniem. Proszę pani, winy nie ma. Są tylko sytuacje.
które możemy przebaczyć lub nie. Natomiast poczucie winy to jest, to dopiero Pan Bóg nas może za to wszystko rozsądzić, natomiast my nie możemy się oceniać i nie możemy mówić, że ktoś jest winien czy nie winien. Proszę Pani, no kobiety są łase na energię męską, a mężczyźni są łasi na wdzięki kobiet. No to co Pani poradzi? Tak świat wygląda. Szczególnie dzisiaj, gdy... No wie Pani, jak to wygląda czasami z łamaniem praw moralnych. No więc pozdrawiam pięknie i życzę zrozumienia i wybaczenia temu łasuchowi, który, że tak powiem, został no już właściwie ukarany, dlatego że nie umie ani siebie kochać, ani kogoś, ani żony. Ale można łatwo właśnie coś takiego zrobić. Teraz, bo są SMS-y. Moi drodzy Państwo, więc... Czy Artur, urodzony 30 czerwca 1988 roku, kocha szczerze mnie, Agnieszkę, urodzoną 7 września 1992 roku? Tak, Pani Agnieszko, kocha szczerze. Ładnie powiedziane, Artur kocha szczerze. Tak, Pani Agnieszko. Przyjaźń, pomoc i tak dalej jest jak najbardziej. Kocha szczerze. No, naprawdę, kocha szczerze. Szczerze. Do końca, tak jak umie, kocha. O, jest to stabilny człowiek, więc życzę dużo miłości. Pytanie. Czy Grzegorz, urodzony 1 lipca 1981 roku, znajdzie swoją miłość? Grzegorz, 1 lipca 1981. Wydaje mi się, że w tej chwili Grzegorz nie jest gotowy do szukania miłości. Odpowiadam osobie, która pyta, być może to jest matka, mama, która pyta o Grzesia, ze względu na to, że Grzesiu zbyt dużo kombinuje. Wymyśla, kombinuje i bardziej zainteresowany jest chyba sprawami materialnymi i sprawami poznawczymi niż kobietą. To znaczy on się czymś interesuje, ma jakieś hobby, czymś się bardzo mocno zajmuje. Kobiety, no, gdzieś tam są, jak film, koło niego się kręcą. Czasami rozmawia, tak jak z koleżanką, z jakąś dziewczyną. Ale on jest zaangażowany psychicznie, umysłowo, w jakieś bardzo istotne przedsięwzięcie, które realizuje, a które nigdy nie zostaje zrealizowane do końca, bo to jest jakaś praca ciągła, umysłowa. Trzeba by wymodlić, moja droga pani, miłość dla Grzegorza. Przez codzienne proszenie opatrzności boskiej o ustabilizowanie życia erotycznego pana Grzegorza. Tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie. Halo? Dzień dobry ponownie. Jola z tej strony. Przerwało nam połączenie coś. Tak, tak. I jeszcze mam drugie takie pytanie tak. Do pani. Chciałam zapytać o małżeństwo syna i synowej. Proszę uprzejmie. Konrad, 12 luty, 83 rok. Rozumiem. I synowa Ewelina, 2 czerwiec, 82. I pytanie, jakie by było, proszę pani? Pytanie, czy ma ten związek przyszłość, po prostu, bo często się tak kłócą, że no nie wiem, czy to dalej coś będzie z tego, czy nie. Chociaż krótko są małżeństwem. Proszę pani, pan Konrad jest jako mężczyzna jest człowiekiem zasadniczym, konkretnym. Jak mówi coś, to mówi. Tak. A Ewelina z kolei jest filuterna. A to mówi, a to nie mówi, a to półsłówkami, a to się śmieje, a to żartuje. I pan Konrad traci właściwie nerwy już przy niej, bo on nie wie, na czym stoi niby żona jego, a nie żona. Dokładnie. Niby kocha, a on mówi, że nie. Duże dziecko. Proszę? Duże dziecko takie. Takie. Synowej. No właśnie, taka duża dziewczynka, dojrzała bardzo, owszem, erotyczna, seksualna, hormony, wszystko w porządku, pracują. No ale umysł ma, wie pani, no, sikoreczki, kukułeczki, no pół żartem, pół serio. A bo mężczyzna, pani syn jest no, zirytowany tym jej zachowaniem. I ona jest taka jakby... wie pani, trzeba by z nią porozmawiać, z tą pani synową, żeby przestała po prostu już grać i żarty sobie robić. Dlatego, że jeśli ono coś pyta, to niech ona mu odpowiada. Nie tak, jakby on był za szkłem, za szybą,
albo za jakimś plastikiem, albo na wystawie ona była, a on po prostu, że ona nie jest na szklanym ekranie, a on nie rozmawia przez szkło, tylko on, ona jest realnym człowiekiem. I czy ten związek ma przyszłość, przetrwa, czy zakończy rozwodem? Nie, odrodzenie, proszę pani, tylko tu jest samotne. Przygoda, polityka. Proszę pani, nie jest tak, że podwójna dziewczyna jest, aby ona nie miała układów. Proszę pani, uważność, nieuważna jest. No, wie pani, takich troszkę schizofrenicznych, to znaczy, że nie umie oddzielić rzeczywistości od fikcji. Ale z nim trzeba porozmawiać, ona spadnie na ziemię. Trzeba z tym porozmawiać, to nie jest złe małżeństwo, bo tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Tylko ona nie zna formuły bycia z mężem. Tak, ona nie wie, jak ma się właściwie zachowywać. Ona nie wie się... Rozpieszczona duża dziewczyna po prostu. Tak, rozpieszczona i gdzieś popłynęła w słowa, w słówka, w zachowanie, w ubranie jakiejś koleżanki, tu coś. I jej się wydaje, że to jest, no nie wiem, dalej przygoda życia. Ona... Dobrze, i jeszcze chciałam, mam drugie jeszcze pytanie odnośnie, czy z mężem po prostu chcemy zamienić mieszkanie albo sprzedać na mniejsze, czy nam się to uda i kiedy to by nastąpiło. A pani ma małżonek, jak ma na imię? Andrzej. I kiedy się urodził? 11 maj 59. Proszę pani. Pani chce zamienić mieszkanie, owszem. I pani w tym kierunku robi pewne kroki. Nawet szuka pani jakichś ogłoszeń i myśli pani o tym. A pan Andrzej co robi? Pan Andrzej mówi, że za chwilę, że potem, tak, że nie teraz. Tak. Że wie pani, może, no może poczekajmy, bo on to lekceważy tę sprawę, bo on lubi to mieszkanie. Właśnie nie to mieszkanie lubi, proszę pani, tylko miejsce, w którym państwo przebywacie. Bo on się przyzwyczaił, tak jak się przyzwyczaja zwierzątko do swojego miejsca, tak on się przyzwyczaił jako mężczyzna do tego, że wchodzi do tych drzwi, na prawo ma to, na lewo ma to, tu ma stół, tam ma fotel, tam ma telewizor. No, ale po prostu też mówi, że no tylko jeszcze nie w tym czasie. No. Ja to znam. Też wyraża zgodę. Tak, tak, za chwilę, potem, nie teraz, a potem im będzie... Ale dojdzie do tej zamiany na mniejsze, czy raczej nie? Mamy szansę? Nie, proszę pani. On tak zwleka po to, żeby pani zapomniała o sprawie. Tak, żeby pani zapomniała o sprawie, więc dlatego trzeba tę sprawę wziąć we własne ręce. Mamy następne SMS-y, zapraszam do telefonów. Jasnowicki z tym jest państwem jeszcze, proszę państwa, jeszcze 37 minut, chociaż będziemy mieć w tym czasie przerwę. Moi drodzy państwo, tutaj następne pytanie. Gosia urodzona 2 lutego 1971 roku. Jarek urodzony 26 lutego 1968 roku. Gosia, Jarek. Czy jemu na mnie zależy? Bo nie okazuje mi uczuć, jak potoczy się dalej ta znajomość, w jakim kierunku. Pani Gosiu, pani pytanie świadczy o pani niepokoju wewnętrznym i o tym, że tak naprawdę to pani nie wierzy Jarkowi i pani nie czyta jego miłości, która do pani płynie, są sygnały, jest aktywny, nie jest agresywny w miłości, ale jest aktywny. I pani nie bardzo wie, jak pani ma postąpić, bo pani nie czyta tych sygnałów. A pani chciałaby inne sygnały, żeby to były takie szczególne kroki, żeby to było coś nadzwyczajnego. A on wysyła takie normalne sygnały, które do pani nie trafiają. Ale jakby tak pani przyłożyła, jak to się mówi, ucho do ziemi i posłuchała, czy konie już biegną w pani kierunku, czy tętni życie w panu Jarku, które by chciało się połączyć z pani życiem, to by pani usłyszała, że on wysyła sygnały, ale są to sygnały, których pani nie czyta, bo są to krótkie sygnały. A więc może proszę spróbować się nastawić na jego częstotliwość i usłyszeć, że on panią naprawdę kocha. Mamy następny SMS. Daniela urodzona 2 kwietnia 1937 roku. Od dłuższego czasu próbuję sprzedać swój dom. Jakie są prognozy?
kiedy to nastąpi, czy będę zadowolona z transakcji. No lubię takie pytania, to znaczy pani Daniela już sprzedała dom i już jest zadowolona z transakcji, a na razie to zobaczymy. 2.4.1937 pani Daniela. Pani Daniela, no jak pani sprzeda ten dom i gdzie pani się podzieje? Pani myśli o tym, co pani ze sobą zrobi, gdy pani sprzeda ten dom. I to myślenie, że nie bardzo pani się widzi poza tym domem, bo pani ten dom zna dobrze, powoduje to, że ten dom się nie chce sprzedać. Ten dom kocha panią, a pani kocha ciemną stronę tego domu. I tak się oboje państwo męczycie. Dom z panią, pani z domem. Tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie, z kim mam przyjemność. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata. Bardzo mi miło, pani Agato. Proszę. Panią, ja wysłałam SMS-a i prawdę pani mówiła o Grzegorzu, że to mama. A to nie mama? I mama to właśnie wysłała i nie całkiem zrozumiałam właśnie, że to jak życie erotyczne go w ogóle nie interesuje, czy jak jakoś coś... To było. Więc proszę mi przypomnieć jeszcze datę urodzenia Grzegorza. To jest 1 lipiec, mm-hmm. 1981 rok, Grzegorz. Tak. Pani i mamo, proszę się nie denerwować. Pan Grzegorz jest zajęty psychicznie czymś teraz. Ma jakąś, nie wiem, pracę, hobby, czym on się zajmuje? Co? Pracuje i fotografia. O, umysłowa praca, czyli hobby, czyli praca. Praca jak hobby, hobby jak praca, prawda? I w związku z tym, że on się oddaje temu zawodowi, jakby no, tej pracy, tak psychiką, no, jako fotograf, to proszę pani... Jako fotograf to hobby. No dobrze, hobby, ale on o tym myśli. On poluje na jakieś obiekty, czy ogląda te zdjęcia. No wie pani, fotograf to jest wzrokowiec i mózgowiec. I nie myśli o kobiecie, bo on się zajmuje hobby, czyli poświęcił siebie w fotografice, a nie układaniu sobie życia. Kobiety tam są, być może on je fotografuje, może nie, albo tam gdzieś są jako obiekty. On już był blisko, przepraszam, ale on już był blisko ślubu, tylko zrezygnował. A jak ona miała na imię? Agnieszka. No, ale proszę panią, się bardzo pokłócili z Agnieszką. Bardzo, bardzo mocno. Dlatego, że oni byli bardzo podobni do siebie i ona nie wiedziała właściwie, czego chce od życia, on też nie wie, czego chce od życia. No i tak stanęli naprzeciwko siebie i bardzo brzydkie słowa poszły z jednej i z drugiej strony i doszło do starcia się między nimi. No i pani syn wrócił do hobby. Bo dla jego hobby, widzi pani, może tutaj zachodzić taka okoliczność, ponieważ on jest fotografikiem, jak mi pani powiedziała, że on te kobiety widzi, tak jak ja mówiłam, że jak za jakąś szybą, jakby one były surrealistyczne, jakby były nierealne, jakby były płaskie, jakby były nie do konsumpcji. Być może, że to jest właśnie to skrzywienie zawodowe. Może taka zachodzić okoliczność, ale szkoda, że z tą Agatą, czy tam, ona była Agata czy Agnieszka? Agnieszka. Nie wyszło, z tym, że ona się nie nadawała na jego żonę, bo ona była bardzo dziecinna, szczebiotliwa, mało zaradna i no ładna dziewczyna, ale każda młoda jest ładna, także nie ma czego żałować. On pozna, proszę pani, tu jest pani, pozna bardzo interesującą kobietę, stabilną, taką sympatyczną, ciepłą, miłą, która go weźmie, jak to się mówi, wie pani, tak pod pantofel i go urobi sobie i proszę być spokojną, że on sobie to życie ułoży z kobietą. Ale jak na razie to on te kobiety ogląda, jak mówię, przez szybkę, no. Przez aparat, przez... Prawda. No, widzi pani, no, tak się stało, no. Ale to jest mózgowiec, wie pani, jest inteligentna bestia, no. No, po studiach jest i w ogóle. No. A można się jeszcze zapytać o moje zdrowie? A proszę uprzejmie, tak? Ja jestem Agata, urodzona 13 stycznia 1958 rok. Proszę pani, pani zdrowie nie jest złe, oprócz tego, że pani mało się rusza. Trzeba by trochę więcej no, wychodzić na zewnątrz i zadbać o siebie. No bo troszkę pani posiedzi, to się pani martwi o syna, to znowu jakieś zakupy trzeba zrobić, a to znowu to jakieś obowiązki są. No i tak dzień mija, tydzień mija i właściwie nie myśli pani o sobie
jak ja wyglądam, co chciałabym, jakie mam przyjemności. Coś dla siebie, nie robi pani, tylko bardziej pani się troszczy o syna. No i w ten sposób tak jakby los pani się rozpada troszkę, marnieje, wie pani, kruszy się, dlatego że pani jest jakby na drugim miejscu, sama dla siebie, a syn na pierwszym. On nie potrzebuje pani porady, ani pani troski, on sobie doskonale daje radę i los ma dobry. A pani całą intencją do niego i o sobie zapomniała. A jak pani o sobie zapomniała, to i zdrowie się zaczęło tak, no nie powiem marnować, ale takie się, takie jest jakby jest, a go nie było. Czyli troszkę jest osoba ociężała, ale i sprytna, no i chce robić coś i nie chce jej się. No bo tak jakoś to wychodzi. Więc dobrze by było zastanowić się pani, pani, imię pani? Agata. Agata. Pani Agato, tak naprawdę, co pani jeszcze chce w życiu zrobić? Co pani chce jeszcze, nie wiem, czy posprzątać, czy zmienić, czy gdzieś pojechać, czy coś zrobić, czy jakiś cel w życiu sobie. I wtedy pani znowu ozdrowieje na 100%, bo pani umiała w życiu zrobić tyle dobrych, pięknych rzeczy, tyle osiągnąć. Ale jak się nie ma celu przy dużym potencjale, to ten potencjał się rozpada. Jak się zaczyna rozpadać, no to i zdrowie takie niby jest, a nie ma, co jest bardziej kiepskie, a nie kiepskie. No, pani Agato, życzę jakiegoś dobrego celu życia, a syn sobie ułoży doskonale życie, odrzucił pędą panią, no i następna przyjdzie niespodziewanie, wspaniała. Mamy teraz tak, następny SMS. Daniela, próbuję sprzedać. Aha, tam właśnie ta pani Daniela. No właśnie mówiłam, że dom panią Danielę trzyma, a pani trzyma dom. I wzajemnie tak się państwo trzymacie w takich jakby takich ryzach. Chciałam uprzejmie pozdrowić dzisiaj te osoby, które kiedyś być może mnie oglądały. Może pani Basia, może pani Basia i Ciasła, może pani Basia z Łap, a może pani Basia, och, tyle pani Basi jest, a może inne panie, które gdzieś przypomniały mnie sobie i dzisiaj włączyły ekran, by sobie znowu poprzypominać nasze stare dzieje. Zestawisk z nim pozdrawia i przypominam, że następny program mam 18 maja o godzinie, moi drodzy państwo, 11, trochę inaczej, a więc wcześniej. O 2 godziny, więc od 11 do 13, 18 maja bieżącego roku znowu 2 godziny będziemy razem, będziemy mogli sobie odpowiadać na pytania, które państwo zadacie, bo to jest telewizja interaktywna, więc jest to program na żywo, program, do którego państwo dzwonicie, płacicie za telefon, ja odpowiadam, dostajecie państwo informacje, kwota jest niewielka, odpowiedź państwa płynie do państwa. No i moi drodzy państwo, wzajemna komunikacja napędza wiatr istnienia audycji. I mamy jeszcze SMS. Jak potoczy się nasze wspólne życie? Czy będziemy mieć jeszcze dziecko? Pyta Jadzia, urodzona 1 lutego 1979 roku. A tymczasem jest połączenie. Słucham uprzejmie. Z kim mam przyjemność? Halo? Józef. O Józef, dzień dobry panie Józefie. A kiedy pan się, że tak powiem, począł na tym Bożym świecie? Proszę? Kiedy pan się urodził, panie Józefie? 1.5.49. No proszę, jeszcze całkiem, proszę pana. Kawałek życia przed panem jeszcze, panie Józefie. Słucham pańskie pytanie. No, chciałbym się dowiedzieć, czy poprawią się w jakimś czasie może finanse. Finanse, czy się panu Józefowi poprawią. Panie Józefie, no bo jak jest pan 49, to pan jeszcze... Miło. Jeszcze na tą emeryturkę poszedł, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie, no to jak pan pracuje, to pan pracuje. Finanse pana Józefa, patrzymy. Na razie, ale wie pan co? Finanse bardzo dobre będą w grudniu tego roku. Proszę pana, coś się takiego stanie w grudniu. Czy pan się spodziewa jakiegoś spadku, czy tam może jakiejś rekompensaty, podwyżki, czy czegoś tam, coś takiego w grudniu tego roku? Spodziewa się pan czegoś takiego? Nie. Nie? No to pan uzyska. A jak tam ze zdrowiem? Pańskie zdrowie? No, panie Józefie, to jest
jak to się mówiło w szkole, trzy na szynach, czyli niezbyt dobre. Dlatego, że pan tyle pracował, pracował i nie dbał o siebie, tylko o pracę, żeby się wywiązać z pracy, żeby być dobrym pracownikiem, akuratnym, właściwym. I czasami pan nie dojadał, czasami nie dosypiał, wstawał rano i życie tak wskazywało panu drogę, że w jakiś sposób ciało się zmęczyło. Czy jest pan zmęczonym człowiekiem, który... Tak? Zgadza się? Tak. No, zmęczonym człowiekiem tym, że zawsze musiał być pan akuratny, bo pan jest człowiekiem obowiązkowym, na właściwym miejscu i pan w swoim czasie na właściwym miejscu i pan odpowiada za to, co panu wyznaczają ludzie do zrobienia. Pan jest w kontekście społecznym wiarygodnym człowiekiem. No, żeby być wiarygodnym, to trzeba gdzieś schować własne wygody, własne ego, własne potrzeby. No, nie, proszę. Nie. No właśnie. Dobrze, ładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. No i drodzy Państwo, więc co tu było? No, tak to jest, czas nas niszczy. Zresztą wszyscy o tym wiemy, z biegiem czasu stajemy się, chociaż są ludzie, którzy dbają o siebie. I czas powoduje to, że oni wcale nie chorują i się dobrze czują, no i w ogóle prosperują, ale dbają o siebie. Moi drodzy Państwo, jeszcze ten SMS niedokończony. Jak potoczy się nasze wspólne życie? Czy będziemy mieć jeszcze dziecko? Pyta Jadzia, urodzona 1 lutego 1979 roku. Tomek, 8 3 1979. Pozdrawiam. Pani Jadziu, ja bym nie rodziła mieć już wspólnego drugiego dziecka z panem Tomkiem ze względu na to, że pan Tomek, no... nie bardzo chyba chcę mieć drugie dziecko, ponieważ on już osiągnął jak gdyby możliwości zaspokajania potrzeb rodziny. Także on jest trochę już zmęczony tym zaspokajaniem i drugie dziecko troszkę go przeraża. A więc proponuję może ewentualnie pomyśleć również o wysiłkach, jakie mąż musi podjąć, żeby zarobić na wychowanie następnego dziecka. Ale to jest Państwa decyzja. Tutaj w międzyczasie próbuję rozłożyć karty na taką sytuację, którą dzisiaj mamy. A więc tak. Mamy przeszłość, ujarzmienie, mamy teraźniejszość i mamy przyszłość, która będzie ważona. Mamy jakieś rozwiązanie, które tutaj, no nie mamy tutaj życzliwej pani koło siebie, bardzo raczej nieżyczliwą panią mamy koło siebie. Mamy otoczenie, które mówi, właściwie to, wolałbym, żeby to był koniec zobowiązań, a więc musimy to przyłożyć czymś dobrym, lenistwem. No i potem mamy trudności. Trudności, więc brak zdecydowania, jeszcze nie wiadomo, co z nami będzie, na konkretny program kładę. No i mamy rezultat, to jest jakiś rewanż z poprzedniego wcielenia. Rewanż z poprzedniego wcielenia i proszę Państwa, śniła mi się dzisiaj w nocy wojna, druga wojna światowa. Gestapo przychodzi do mnie i próbuje mnie gdzieś tam wziąć, zaaresztować. Mam jeszcze, proszę Państwa, 17 minut, no, ale jeszcze z małą przerwą. Moi drodzy Państwo, nie podaruję Państwu, czekam oczywiście na telefony, a nie podaruję Państwu jakiejś afirmacji, chociaż jedną małą afirmację. Niech by było. Jam jest władzą i działaniem w nim. A niech Państwo myślą, co to znaczy. Jam jest władzą i działaniem w nim. Moi drodzy Państwo, zrobiłam tu jeszcze mały rozkład na sytuację. Mamy sytuację egzystencji, poczucia wyobcowania, poczucia bycia uważną i poczucia winy.
Następnie mamy taką sytuację poczucia samotności, takiego odosobnienia, czyli braku akceptacji. Mamy sytuację wyczerpania tą sytuacją. Mamy sytuację otoczenie, które tłumi niechęć. I mamy sytuację, kto pyta, osoba, która zwraca się do wnętrza i dostaje pytanie, jak to rzeczy się mają na bieżąco. Kto wie, co odpowiedź znaczy, niech do mnie zadzwoni, a kto nie wie, to i tak zagadką pozostanie. SMS-y słucham Państwa. Zatem słucham na telefonie, a SMS-ami odpowiadam. Czy Marcin urodzony 15 stycznia 79 roku, oczywiście 1900, nie na początku ery, pogniewał się na mnie, czy odezwie się do mnie? Odezwie się, bardzo to takie ładne słowo, nieładne. A tymczasem jest połączenie. Halo, słucham uprzejmie. Halo. Dzień dobry, ja tutaj dobry. Urszula, 15.8.52. Tak jest. Dzień dobry. Tak jest, pani Ulu, słucham, słucham. Uszy nadstawiam, słucham. Tak, i proszę o zdrowie, o finanse i co mnie czeka, miłość, jestem wdową i co... Pani Urszulko, czy mogłaby pani przyciszyć telewizor, bo jest odbicie słów? Tak, tak. Już pani przyciszyła, tak? O, świetnie. I teraz możemy sobie porozmawiać. Tak? Pani Urszulo, tak. Pani data urodzenia była już czy nie było? Było 16.8.52. Jest. Pani Urszulo, koło pani kręci się jakiś wdowiec. Tak. No i proszę pani, bardzo taki jest chętny, żeby z panią być. I on jest nawet grzeczny człowiek i dobry, i dobrego serca, tylko ze zdrowiem może no nie jest taki stuprocentowy, nawet też nie ma 18 lat, więc już się dziwić. Ale człowiek dobrego, łagodnego usposobienia. Tak. I proszę pani, on by no chciał być z panią, tylko pani Urszulo, no pani to jest taka gospodyni całą swoją istotą. No i pani by wszystko chciała wiedzieć, żeby naprzód było powiedziane i z tej strony usłyszeć i z tamtej. A jakby tak po prostu rozpuścić te wszystkie swoje pytania i tak z tym panem troszeczkę popłynąć w miłość, to by pani była bardzo szczęśliwa, pani Ulu. Bardzo. Tak. No, tak, tak. Pani wie, o czym ja mówię. To by dobrze by pani to zrobiło. Bo wie pani, no mówi się, że kto pyta, nie błądzi, to znaczy dostaje odpowiedzi. Ale po co są odpowiedzi, gdy one i tak nic nie znaczą? Znaczy tylko człowiek, jego miłość do nas i wzajemność. I umiejętność patrzenia oczami drugiego człowieka na otaczający nas świat. I cieszenia się z każdego poranka i z każdej kropli deszczu razem z kimś. Bo inaczej się cieszymy, kiedy deszcz bije o szyby i same jesteśmy, a inaczej, gdy kogoś trzymamy za rękę lub razem się przepychamy na parapecie i patrzymy, jak ten deszcz uderza o szybę, krople deszczu. A więc polecam otworzenie serca i nie zadawanie tylu pytań sobie przede wszystkim, bo pani na te pytania i tak ma odpowiedź, że właściwie stanęła pani przed koniecznością wyboru otworzenia serca. Tak jest, pani Ulu? Pani Urszulko, jest pani tam? Tak, tak. Jest pani tam. Tak. Pani tam. Pani Urszulko, i jeszcze jakieś pytanie ze strony pani? No, tamten głos się odezwał gdzieś. Zdrowie, zdrowie. Pani zdrowie, tak? Tak. Pani Urszulo, zdrowie nie jest złe, ponieważ ono się dotyczy tylko diagnoz lekarskich, które są takie 5/5, to znaczy niby, że tam coś pani dolega. Ale czy masz zdrowego człowieka w wieku, ile pani ma lat? 58. No. Czyli ten organizm troszeczkę tam gdzieś ma, jest zatkany. Więc ja bym proponowała pani wzięcie serii
być może masaży, być może oczyszczenie sobie woreczka żółciowego albo wątroby. Są specjalne tam, nie wiem, czy zioła, czy jakieś tam są takie no, kuracje, które oczyszczają, żeby oczyścić organy wewnętrzne. I wtedy i zdrowie się poprawi, i humor się poprawi, i ciało będzie lżejsze. No i zwracać trzeba też uwagę na to, co się je. Bo nie tylko chodzi o to, żeby się najeść, ale żeby zjeść to, co organizmowi służy. Pani Ulu, słyszy pani? Pani Ulu? Pani Uli zdaje się nie ma. Pozdrawiam serdecznie. Pogniewał się, czy się odezwie. Ale nie wiem do kogo, więc nie mogę odpowiedzieć. A tutaj ja, urodzona 20 września 1964 roku, a mój mąż, mój przyjaciel, ja. Coś tutaj nie bardzo mogę przeczytać, ale czytamy dalej. Urodzony 4.5.1951 roku. Osmundur. Skończyłam ta relacja 7 dni temu, ale nie do końca chcę końca. Czyli kiedy on się odezwie, dziękuję, Danka. Pani Danusiu, no ja rozumiem, jest pani troszeczkę podekscytowana, troszkę nerwy puściły, stąd SMS jest po polsku, całkiem po polsku napisany, ale resztę się domyślam. Czyli tutaj z tego wynika, że to może być oficer mundurowy i że pani urodziła się 20 września 1964 roku i ma pani na imię Danuta. O, proszę pani, on na pewno się do pani zgłosi. Proszę się zupełnie nie denerwować, bo on po prostu panią głęboko ma w głębi serca i on panią bardzo kocha, bardzo lubi. Proszę się tak nie denerwować. Ja wiem, że pani chciałaby go mieć już pod kluczem i u siebie, ale ten człowiek ma też swoje życie służbowe, no i dlatego musi być i tam, i u pani. Także cierpliwość w czekaniu na osobę mundurową jest wskazana, pani Danuta, bo mundurowi to mundurowi. Mają swoje tajemnice, mają swoje wyzwania, rozkazy i to jest dla nich najważniejsze. A potem dopiero ukochana osoba. Następny SMS. Dzień dobry. Chciałabym prosić o anonimowość. Na imię mam Gosia. Gosia. Urodziłam się 20 marca 1965 roku. Moje pytanie, jaka będzie moja przyszłość? Pani Gosiu, pani przyszłość będzie bardzo miła, ponieważ pani z natury jest osobą grzeczną, kulturalną, miłą, sympatyczną i kochającą ludzi. Ale niestety ludzi pani traktuje jakby troszkę z góry. Czyli chce, żeby pani, żeby ci ludzie byli w pewnym jakby oddaleniu od pani. Oddaleniu od pani. I to powoduje, że pani nie bardzo jest zadowolona z tego świata. Bo pani ludzi kocha, ale jakby na pasku ich trzyma. Jakby troszkę za drzwiami, szanując swój intymny świat. A ten świat zaczyna być pusty. Bo i lata są już, gdy trzeba mieć przyjaciół koło siebie. A więc troszkę trzeba otworzyć się te drzwi na kontakty z ludźmi. I wtedy pani będzie łatwiej, im będzie łatwiej. Oni nie są straszni. Oni są tak samo sprawieni, przyjaźni jak pani. A teraz może poślę pani, która cierpi, jak mówi w Bielsku Białej, jak mówi, że kaszle nieszczęśliwie, to może troszeczkę poślemy słoneczka. O, jakie płuca ognione. No dobrze, poczyścimy. I niech to słoneczko popłynie do wszystkich państwa, którzy jesteście przed ekranami. Niech zdrowie państwu sprzyja, radość życia, przyjemności niech państwa ścigają. No, pana też, który wstaje z krzesła. I niech dzieci będą zdrowe. Niech
obfitość będzie udziałem Państwa. Tymczasem jest połączenie. Halo, słucham, słucham, z kim mam przyjemność? Halo? Dzień dobry, Marta z tej strony. Bardzo miło, Pani Marta. Co mogę się mówić w głosie? Ja mam do Pani takie pytanie. Proszę. Jakie ja mam powiązania karmiczne z moim mężem Tomaszem? Pani Marto, kiedy Pani się urodziła? 15 kwietnia 77. A Pan Tomasz, jak to jest? 15 marca 69. Proszę Pani, lekko nie ma. Lekko nie ma. Pani się go boi. Dlatego, że on w poprzednim wcieleniu, niestety, proszę Pani. Pani Marto, jest Pani w stanie wytrzymać taką informację jakąś nieciekawą? No. Niestety on Panią... Pani Marto, żeby nie było powtórki z rozrywki, ale może nie będzie. Pozbawił cennego istnienia na tym świecie. To w sposób dość agresywny. I Pani po prostu powinna mu to przebaczyć w tym życiu. Czyli jego zachowania mogą być związane z... niespodziewaną, nieuzasadnioną czasami złośliwością albo nawet agresją w stosunku do Pani. Pani Marto, słyszy Pani? Słyszę. No i dlatego trzeba mu powiedzieć, wszystko Ci przebaczam, to jest takie sformułowanie, wszystko Ci przebaczam, to co było kiedyś, to co jest teraz i to co stanie się między nami na przyszłość. Czyli przebaczenie do tyłu, reinkarnacyjne, w czasie teraźniejszym i w czasie przyszłym. Przebaczam Ci wszystko. I wtedy ta karma, która jest między Państwem, a to nie jest dobra karma, proszę Pani, spadnie jak całun żałobny. Rozsypie się po prostu, spadnie jak kwiatki, jak płatki z jabłoni. Wszystko spadnie po prostu. I nie będzie. Ale Pani musi użyć słowa. Przebaczam Tobie, tu wymienić jego imię, powiedzieć mu to, albo może Pani mu tego nawet tak jakby w myślach powiedzieć. Wie Pani, czy napisać, w każdym razie musi Pani to uczynić. To, co było w przyszłości, to, co jest w teraźniejszości, to, co jest w przyszłości. Bo Pana Boga tam u góry nie ma czasów trzech, tylko jest jeden czas, teraźniejszy. Czyli czas przeszły dzieje się teraz i będzie się dział później. Jeśli Pani mu nie przebaczy, to będziecie Państwo się reinkarnować w tych samych okolicznościach związku albo zależności, dopóki Pani nie wpadnie na pomysł przebaczenia. Pani Marto. Jestem. No, czy Pani to rozumie? Pani wie, o co chodzi. Wiem. No, Pani wie. No, ja wiem, Pani wie. No i to przebaczenie. Przebaczenie proponował nawet Ojciec Święty, nie nawet, tylko. A tymczasem zapraszamy na wróżkę Sybillę.